Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Już jest 12 osób. Słuchajcie, powiedzcie, czy mnie widać i mnie słychać i czy mnie wystarczająco głośno słychać. Czy mam trochę mikrofon ewentualnie podgłośnić czy przyciszyć? Słuchajcie, do tych osób, które już tutaj dotarły. Taka prośba, żeby mi to podpowiedziały, bo widzę, że ktoś tutaj już jest. Napiszcie proszę w komentarzu. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Ja sobie to sprawdzę, czy mam prezentację, czy jest dobrze. Słychać. Okej, dobra, fajnie, ktoś się odezwał. Sorry za głos, ale trochę mnie złapała chrypa od klimy. Widać tak samo, dobrze, fajnie. I dzisiaj po prostu robiłem różne cyrki i różne medykamenty, aby po prostu udało się dzisiaj w miarę fajnie coś opowiedzieć. Dzień dobry, cześć Karolina. Poczekamy jeszcze 5 minut. Na końcu będzie chwila czasu na pytania. Także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie na czacie. Ja będę się starał tutaj odpowiadać na te wasze pytania, jakieś zagwozdki czy coś, czego nie będzie na webinarze, bo ogólnie prezentacja jest na godzinę, ale w takim szybszym tempie muszę generalnie powiedzieć, bo dzień dobry, cześć Agata, wszystko gra, cześć Kinga, bo po prostu jest tego sporo różnej fajnej, wartościowej treści. Dlatego po prostu na koniec zostawimy sobie pytania. Będę starał się to sprawnie przez to przejść. Okej, wszystko dobrze słychać. Ja tu prezentację mam naszykowaną. Jeszcze parę minut i będziemy zaczynać, żeby trochę osób przyszło. Słychać, dobra. Jeszcze sobie sprawdzę tutaj. Sprawdzę sobie tutaj jeszcze. Dobra, to gra wszystko. Czyli za głośno nie jestem, tak? Bo ktoś ostatnio mi powiedział, że za głośno troszkę było, ale jest dobrze. Dobra. Pokażę też w czasie webinaru tam kilka gotowych pomysłów na własną markę odzieżową, takie, które teraz by się sprawdziły. Na pewno macie jakieś tam swoje pomysły. Na pewno po prostu o czymś tam myślicie. Ja pokażę, jak to względem pomysłu, tego, co po prostu wy sobie tam myślicie o własnej marce odzieżowej, a tego, co jakby rynek też oczekuje, w którą stronę iść i w którą stronę jakby prowadzić to wszystko, nie? Bo jakby ubrań możemy zrobić dużo, ale najważniejsze jest to, aby to po prostu się wszystko sprzedawało i aby to klienci chętnie kupowali i wracali, nie? Dobra, jeszcze poczekamy trochę, bo tu widzę, że ktoś schodzi. Zobaczymy zaraz tutaj. Ja powoli wrzucę tutaj prezentację. Także po prostu webinar będzie trwał 60 minut około. Może uda się troszkę szybciej. I na końcu będę chciał zostawić przestrzeń na pytania, bo zawsze pytania na końcu się pojawiają. Chcecie robić zdjęcia, notujcie, korzystajcie, bierzcie z tego ile chcecie. Jak możliwie jak najwięcej korzystajcie z tego, także śmiało po prostu notujcie, róbcie zdjęcia, róbcie z tą prezentacją co chcecie. Przyda wam się, jeżeli myślicie o założeniu własnej marki. Dobra, i poczekamy jeszcze 2 minuty i zaczynamy. Dzień dobry. Cześć Delfina.
Ja tutaj sobie jeszcze zegarek ustawię, żebym za długo nie mówił, bo to jak za długo też jest, to nie każdy lubi tak długo po prostu słuchać. Okej. Poczekamy jeszcze 2 minuty i będziemy zaraz tutaj zaczynamy. Witam, cześć. No widzę, że już tu powoli się ludzie już tutaj wchodzą. Możecie oczywiście, jakby zapisujcie sobie ewentualnie jakieś pytania i później na końcu będziemy to, będę czytał. Jak zapomnę o jakimś pytaniu, to ewentualnie prośba, żeby jeszcze raz tam wrzucić to pytanie, przypomnieć, bo tutaj mam po prawej stronie taki czat w programie, w którym ja to mówię i czasami może coś umknąć, nie? Ale spoko, damy radę. Dobra, wybiła 20, także już zacznę, zapewne później tam parę osób jeszcze wejdzie sobie, bo to tak zawsze jest. Więc słuchajcie, przez te 60 minut pokażę Wam takie podstawowe umiejętności, które pozwolą Wam założyć własną markę odzieżową, pokażę Wam, jak myśleć o tym właściwie, jak podejść właściwie do tego podejścia, bo często wiele osób zaczyna od końca, co jest po prostu błędne i później niestety to się odbija finansowo, a tego nie chcemy, nie chcemy po prostu wydawać na próżno dużo pieniędzy i potem zostać z ubraniami, które gdzieś tam w garażu będą leżały czy gdzieś na strychu. Tego nie chcemy. Dobra, i teraz jakby to, co powiedziałem, ludzie zaczynają od końca, później nie mogą tego sprzedać i to jest zdecydowanie bardzo złe. Pokażę Wam, jak myśleć o tym od początku. Z dobrymi decyzjami, bez jakiejś tam frustracji. To jest plan tego webinaru. Pierwsze, zajmiemy się obrazem Twojego klienta, bo pierwsze, co musimy pomyśleć, to pomyśleć o tym, jaki jest ten Twój klient. Musimy zweryfikować ten Twój pomysł na biznes, czyli jakby wziąć ten taki środek tym, co Ty chcesz zrobić, a tym, co jest teraz po prostu modne i chętnie kupowane. Później pokażę mniej więcej, jak szukać materiałów, gdzie sobie poszukiwać takich materiałów, jakie przyjąć właściwie podejście do produkcji, jak zrobić fajnie, niedrogo kreatywne zdjęcia, w jakim skrypcie najlepiej zrobić sklep internetowy, żeby później nie było problemów, jak przyjąć dobry, fajny pomysł na pakowanie, wysyłkę, jak obsługiwać klienta, jak często wypuszczać kolekcje i na końcu o social mediach, o influencer marketingu. Pokażę na końcu sposób, jak bezpłatnie, fajnie można zaskoczyć influencera, przez co w jakiś tam sposób jest szansa, że pokaże Wasze produkty i marka Wam w jakiś tam sposób na początku wybije. Także fajny jest ten pomysł z tym zapoznaniem się z influencerem, jakby z zaskoczeniem go, ale to później. Na koniec webinaru będzie niespodzianka, fajna, ciekawa. Zostańcie do końca. Ja nazywam się Kamil Kurowski. Jesteśmy właśnie tutaj w naszym showroomie, w naszej firmie odzieżowej. Mamy marki, teraz głównie marki, skupiamy się na B2B, czyli robimy dla klientów hurtowych. Mieliśmy marki B2C dla klientów indywidualnych. Ponadto organizuję targi odzieżowe, gdzie po prostu wystawcami są firmy tkaninowe, gościami są takie firmy jak nasza, czyli osoby, czy tak jak wy, osoby, które poszukują tkanin, materiałów, aby zrobić jakieś tam kolekcje. Mamy tutaj rodzinną 50-osobową firmę, jestem w tej branży od 2012 roku i przeszedłem w sumie każde stanowisko w tej firmie, aż teraz do momentu, w którym jakby no zarządzamy z żoną tą firmą, natomiast przeszedłem przez każdy etap, co zdecydowanie nam mi to teraz pomaga we wszystkim. Teraz marki zewnętrzne, bo oprócz marek własnych, które mamy i to, co robimy na co dzień, marki zewnętrzne, dla których szyliśmy, jest to Apola dla Oli Żura, Dequali dla Lil Antoniak, szyliśmy dla mamy ginekolog dresy, Tatum, Hexeline, Medicine, Risk Made in Warsaw,
więc i nie tylko, dużo też zachodnich marek wysokiej jakości, o których nie do końca mogę mówić, bo wiążą nas jakieś tam umowy, natomiast są to bardzo wysokiej jakości marki odzieżowe. Później powiem wam tak, przyszedłem 10 lat temu do pracy i pierwsze co, bez żadnego doświadczenia, nic, byłem po prostu zielony, to po prostu teściowie zapytali mnie, którzy założyli tą firmę wiele, wiele lat temu, od czego zacząłem tego typu biznes. Ja powiedziałem, że od produktu, co oczywiście jest zdecydowanie błędne, ponieważ przede wszystkim w marce odzieżowej trzeba zacząć od klientów, trzeba zacząć się zastanawiać nad tym, kim jest nasz klient, dla kogo to robimy i co sprawi, że on właśnie będzie kupował od ciebie twoje produkty. Więc nie ma nic ważniejszego od tego, aby twoje ubrania się sprzedawały, a nie tylko leżały w magazynie, na strychu czy gdzieś w garażu. To jest najważniejsza rzecz i od tego po prostu trzeba zacząć. I teraz jak zabrać się w ogóle tak koncepcyjnie za to, jak ustalić ten pomysł na twoją markę odzieżową? Masz jakiś ty swój pomysł, to jakbym określił taki jeden zbiór, jedno koło i mamy aktualne trendy, czyli to, co teraz się sprzedaje, to, co teraz jest chętnie kupowane, to, co widzimy na ulicy, że chętnie ludzie kupują, to, co twoi znajomi kupują i w środku, w tym wspólnym zbiorze jest tak naprawdę koncepcja twojej marki odzieżowej, czyli to, co tak naprawdę powinieneś robić, tak? Bo chodzi o to, aby twoje rzeczy się sprzedawały, ale zarazem też, aby pomysł na tą markę odzieżową, na tą koncepcję twoją jakby był no, zgodny z tobą i aby ci się to podobało. Tutaj masz 14 pomysłów gotowych na markę odzieżową, których ludzie teraz potrzebują, czyli coś, co teraz jakby ma większą szansę na to, żeby się udało, tak? Czyli na przykład kombinezony do spania dla małych dzieci, jest to niesamowita nisza i w ogóle jest to rozwojowe bardzo. Limitowana odzież streetwear z autorskimi nadrukami, tak? Czyli jakieś oversize'owe t-shirty, bluzy z jakimiś indywidualnymi nadrukami. Odzież termoaktywna dla biegaczy, jest cały czas boom na bieganie i to jakby się tam cały czas sprawdza. Odzież damska w klimacie eko, premium piżamy z bawełny 100%, jakieś na przykład wykończone jakimś ślizgiem, że ona jest tylko śliska, czy jakoś wykończona w taki sposób, że jest taka luksusowa w dotyku. Kurtki, bomberki z nadrukami full print. Kurtki, koszule jeansowe vintage z nadrukiem na plecach. Też bardzo swojego czasu niedawno były bardzo to modne. Sukienki damskie z zadrukowanej tkaniny wiskozowej, czyli że robimy tylko sukienkę tą samą na przykład konstrukcyjnie, ale zmieniamy to różnym, robimy po prostu to printem, nadrukiem. Zmieniamy po prostu nadruk. Potem mamy tak, odzież męska taktyczna militarna, ze względu na sytuację, która się teraz dzieje na świecie, wzrost zainteresowania jest ogromny. Elegancka odzież damska do pracy, suknie wieczorowe, koktajle wizytowe, to jest teraz też bardzo duża nisza. Często dostaję sygnały, że na przykład w salonach sukni ślubnych nie ma sukienek dla pań młodych, dla świadkowych, no tego typu rzeczy, takie coś, co jest taką fajną niszą, w której można by się odnaleźć. Odzież dla fanów gamingu, pozytywna marka damska, męska, na przykład sukienki w komiksy, koszule hawajskie, pozytywne torby jakieś nerki, jakiegoś rodzaju torebki. Dresy męskie i damskie wykonane z weluru. To bardziej w COVID-zie, natomiast jest to jakiś też tam fajny pomysł. Następnie, jak myślicie o swojej marce odzieżowej, czyli tą koncepcję sobie jakąś tam określicie, czyli to, co powiedzmy będzie takiego pomiędzy tym waszym pomysłem, a tym, co teraz aktualnie się sprzedaje i się dzieje, to warto pomyśleć o 6 takich składnikach koncepcji swojej marki odzieżowej. Jakie korzyści twoja marka będzie dawała twoim klientom, jakie relacje będziesz prezentować, czyli jakie, no jakby, jak będziesz to pokazywać, w jaki sposób, jakie wartości reprezentujesz, jakie skojarzenie twoja marka ma budzić, czy jest jakaś tam, nie wiem, taktyczna i że po prostu w tych ciuchach wszędzie możesz zdobyć najwyższe góry, szczyty i tak dalej, bo jakby marka odzieżowa teraz to nie jest tylko, że zrobienie ciucha, tylko po prostu sprzedanie jakiejś konkretnej, fajnej, interesującej historii, która po prostu przyciąga klientów i którzy wyobrażają sobie wokół tych ciuchów coś więcej niż tylko samo ubranie. Następnie osobowość marki, czyli kto za tą marką stoi, czy ty, czy
jakaś para, czy dwoje jakichś niesamowitych przyjaciół. No jakby kto jest osobowością marki, kto stoi za marką i jakby kto po prostu prowadzi ją tak naprawdę. Obietnica marki, ostatni punkt, czyli co obiecujesz swoim klientom, że ubrania będą wysokiej jakości, będą unikatowe, no jakby obietnic jest dużo, obietnice, które możesz spełnić i zrealizować. Następnie przechodzimy do klienta, konkretów, czyli warto zadać sobie pytania twojego potencjalnego klienta, ile zarabia, jaki wykonuje zawód, jakie podobne inne marki lubi nosić do twojej potencjalnej, jakie ma potrzeby, jak często kupuje ubrania, jakie może mieć obawy przed zakupem, jaki lubi styl ubrań, po to, aby jak najlepiej go określić. I teraz tutaj, może część z was czytało mojego e-booka, może nie, to tam była taka tabela do wypełnienia, która pozwalała jak najlepszy sposób określić twojego klienta docelowego, dla kogo będziesz robić te ubrania. I tutaj warto jakby określić, co go motywuje, jakie są bariery i obawy przed zakupem, czyli że na przykład boi się, że te ubrania są importowane i może są złej jakości, tak? Czyli że jeżeli na przykład mam jakiś pomysł na swoją markę odzieżową, który jest jakby podobny do marek tych importowanych, tanich, to on może klient mieć jakieś obawy i po prostu warto wypełnić to w tej tabeli, żeby wiedzieć, aby te bariery później rozwiązywać. Ile ma lat ten klient, jakie ma oczekiwania, potrzeby, jakie wyznaje wartości, jakie po prostu zachowania, jak się zachowuje, jaki jest płci, gdzie mieszka, czy w dużym mieście, czy w mniejszym, czy w górach, jakby w jaki sposób to możesz wykorzystać tą wiedzę o twoim kliencie, aby zrobić dla niego lepsze ubrania. Jakie podobne inne marki odzieżowe lubi, tak, żeby po prostu w jakiś sposób się zainspirować, nie plagiatować, kopiować, tylko się zainspirować. Odbiór w sieci, czyli jak chcemy, aby ta marka była odbierana. I to jest ogólnie, niektórzy się z tego śmieją, że jakieś określenie klienta, natomiast uwierzcie mi, jeżeli tego się nie zrobi na początku, to później przychodzi moment, że po prostu trzeba do tego wrócić, nawet chociażby w momencie, kiedy będą robione reklamy na Facebooku, bo musimy wiedzieć, do kogo targetujemy tą reklamę i bez tego nie pójdziemy dalej. Następnie to już takie jest podejście, pytanie dla ciebie, moment, w którym warto sobie zadać pytanie, czy po prostu chcesz sprzedawać dużo, ale na mniejszej marży na przykład, czyli że bardziej potencjalnie chcesz, aby twoja marka odzieżowa była twoim podstawowym, głównym źródłem dochodu, czy chcesz na przykład sprzedawać mniej, robić krótsze serie ubrań, ale na wyższej marży. To musi być zgodne z tobą, jak chcesz robić, bo może akurat chcesz pracować w obecnej pracy, a chcesz sobie w jakiś tam sposób hobbystycznie dorobić i jakby powoli to rozwijać. Dlatego twoja marka odzieżowa musi być zgodna 100% z tobą, to co ty chcesz robić i to co pasuje do ciebie. Następnie określamy sobie tożsamość marki i to jest jakby to, co w sumie my mówiliśmy wcześniej w tej tabeli, natomiast jest to bardziej pod tym kątem, jak ta twoja marka odzieżowa jest postrzegana przez twojego klienta, jak jest odbierana na zewnątrz, czyli wyobrażamy sobie tak, że twój klient potencjalny, który lubi ubrania marek podobnych do twoich, wchodzi na twoją markę, na twoje social media i jak on ma ciebie zobaczyć, jak po prostu ciebie nigdy nie znał, co ma sobie o tobie pomyśleć, co ma sobie o tobie jakby wyobrazić i czego może się spodziewać. Następnie to wszystko ma zidentyfikować potrzeby twojego klienta jakby od drugiej strony po to, aby potem były lepsze wyniki sprzedażowe. I dzięki temu, takiemu podejściu troszeczkę proklienckiemu i jakby rozkminieniu, kim jest ten twój klient, w zasadzie już wiesz, jaką ścieżką masz podążać, jak masz robić te swoje produkty. I po prostu przez ten twój przekaz budujesz zaufanie, jak jest zaufanie, zgodne wartości, klienci zostawiają pieniądze, a ty zarabiasz i idziesz do przodu. Następnym krokiem jest wymyślenie nazwy, czyli nazwa powinna być krótka, łatwo zapamiętywalna, unikatowa, niepodobna do innej, po to, aby po prostu jak ktoś wpisze w Google jakąś nazwę, to żeby, wiecie, nie wyskoczyło, nie wiem, hurtownia materiałów budowlanych na przykład, czy nie wiem, hurtownia zasłon, czy jakiś sklep z krzesłami, jakby żeby ta nazwa była taka, że jak wpiszecie, to wyskakuje od razu wasza po prostu marka odzieżowa,
dzięki czemu po prostu jesteście unikatowi, tak? Nie. I co jest bardzo ważne, nazwa nie może być zarejestrowana prawnie, to się sprawdza zarówno w polskim bazie, jak i w europejskiej bazie danych. To trzeba sprawdzić, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale słowo łobuz, jest to potoczne słowo, jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest nawet zarejestrowane jako nazwa, czyli nie można go używać na odzieży, nawet jako napis na koszulce. I jest parę takich kwiatków, dlatego to trzeba sprawdzać. Dwa fajne narzędzia, które pomogą ci jakby inspiracyjnie pomyśleć nad twoją nazwą. Bardziej są to narzędzia do nazw anglojęzycznych. Jest to Namelix i Business Name Generator, które mają za zadanie tylko się zainspirować, ponieważ tam wychodzą różne rzeczy, ale są często ciekawe, fajne tam pomysły, które możesz wykorzystać. Następna rzecz, jak szukać materiałów. Pierwszy sposób, tematyczne grupy na Facebooku. Tutaj masz Forum dla Projektantów Ubioru w Polsce. Jest to główna taka grupa na Facebooku, która zrzesza autorów, projektantów, tkaninowców, wszystkich. Dużo osób, których po prostu są w branży i tam możesz znaleźć, możesz pytać, że szukasz takiego i takiego materiału. Na stronie targów, które organizuję, możesz znaleźć bardzo dużo dostawców tkanin. Na stronie targów Fast Textile, czyli mojej konkurencji, która robi bardzo duże targi w Warszawie zawsze zimą, w listopadzie albo w grudniu. I wyszukiwarce oczywiście w Google przez wpisanie właściwej frazy, czyli że na przykład Dzianina, adresówka wyskoczą wam, ponieważ firmy no dbają o to, aby zwyczajnie pokazywać się w Google. Tutaj macie przekrój najlepszych firm z materiałami, taki podstawowy przekrój zrobiłem, tak? Czyli jeżeli na sukienki, bluzki, tutaj macie nazwy firm, gdzie warto szukać materiałów, dresówki, tutaj w sumie najlepsze dresówki, które są dostępne, natomiast każdą jedną trzeba przetestować, nawet w przypadku dresówek wyprać, zobaczyć, jak to się zachowuje, jak to po praniu, jak to po prostu się odbywa. Dodatki, klamerki, aplikacje odzieżowe i wiele innych, ponieważ lista się nie kończy, jest bardzo, bardzo szeroka. Gdzie szukać inspiracji dla swoich produktów? Także mamy tak, Etsy, międzynarodowy portal, gdzie bardzo dużo projektantów, autorów własnych marek odzieżowych wrzuca swoje produkty, możecie się bardzo dużo tam zainspirować. Oczywiście trzeba mieć troszeczkę do tego podejście takie z dystansem, ponieważ dużo jest też tam chińskich jakichś tam drukarni, które na szybko za parę złotych, no parę dolarów drukują i też tam rzucają jakieś projekty, ale jako miejsce inspiracyjne uważam, że jest ok. Lookbook NU jest to taki blog, który powstał wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było Facebooka ani Instagrama i był to taki pierwszy blog, gdzie wiele osób różnych z całego świata mogło wrzucać swoje stylizacje, swoje zdjęcia i tam, jeżeli szukacie takiego bardziej stylu ulicznego, codziennego, bezpośrednio od ludzi, to tam znajdziecie bardzo fajne zdjęcia, projekty. Następnie Pinterest, to myślę, że przez wielu osób znany, portal taki właśnie inspiracyjny, gdzie zapisujemy sobie te różne tam pineski i jakby to sprawdzamy. Następnie Instagram, każdy korzysta, każdy zna raczej na co dzień i jakby tam też można znaleźć dużo inspiracji. Pytanie, które się bardzo często pojawia, czy potrzebujesz projektanta, aby zrobił jakby za ciebie kolekcję, czy coś zrobił. Ja uważam, że teraz we współczesnych czasach nie potrzebujesz tak projektanta. Już teraz coraz częściej nie. Bardziej będziesz potrzebować grafika, który zrobi dla ciebie projekt na druku, który przygotuje do ciebie jakiś nadruk i jakby przygotuje to dla ciebie. Bardziej uważam, że jest potrzebny ci konstruktor, dobry konstruktor, który zrobi dla ciebie konstrukcję, na przykład na przykładzie robisz koszulę, to jak dobrze mężczyźni wiedzą, że jedna koszula może cała pijać i być jak worek, i będzie gdzieś tam za krótka, za szeroka i jakby to moim zdaniem we współczesnych czasach się obroni i to jest najważniejsze, jak ubranie leży na ciele użytkownika i po prostu, więc uważam, że konstruktor jest w tej chwili najważniejszy. I czas pracy nad produktami, czyli znajdujesz szwalnię, znajdujesz i od razu konstruktora. Napisałem to obok, ponieważ
konstruktorzy są biura konstrukcyjne, które są osobno. Natomiast szwalnie małe i większe też bardzo często się zdarza, że mają konstruktora na miejscu wraz z oprogramowaniem, z drukarką do wydruku wykrojów. Bardzo często się to zdaje. Opracowujecie konstrukcję produktów. Jeżeli produkt jest basiciem, czyli na przykład jest to t-shirt lub jakaś bluza, to bardzo często się może być taka sytuacja, że szwalnia ma jakby w swoich zasobach konstrukcję i możecie poprosić o już na przykład gotową konstrukcję i potem tylko zobaczycie, czy wam to odpowiada, czy coś musicie przerobić, czy nie. Ile kosztuje zrobienie konstrukcji wyrobu jednego? Ja tak obstawiam, trochę podniosłem, bo wcześniej tak gdzieś zakładałem między 70 a 150 zł, natomiast teraz, jak dobrze wiemy, wszystko drożeje, wszystko jest droższe, więc teraz zakładam między 100 a 300 zł za jedno, ale bardziej bym tak obstawiał 150, 180 zł za jedną konstrukcję. I co jest bardzo ważne, na początku zamów próbki, kupony. Kupony to taka nazwa potoczna w branży, czyli próbka materiału, czyli na przykład 1 metr, 2 metry, 3 metry, aby otrzeć jeden, jedyny wzór, aby zobaczyć jakość materiału, aby wyprać to, zobaczyć, czy się peelinguje, czy się nie skurczyło, jak się zachowuje na tobie, kiedy ty to nosisz na co dzień i czy ta jakość ci odpowiada, bo nawet z tej samej firmy, jak będziesz kupować, to czasami się zdarzają różne partie i nawet jak w specyfikacji będzie ta sama gramatura materiału, to ona generalnie będzie się ta dzianina dresówkowa czy na t-shirty zupełnie inaczej zachowywać. Dlatego trzeba za każdym razem przetestować i nieprzetestowanie to jest bardzo duży błąd. I teraz, jeżeli jesteś na początku drogi, na samym początku, jest to kolekcja, warto zrobić kolekcję składającą się z 5-8 modeli maksymalnie, po 1-3 sztuki z każdego. Następnie robisz zdjęcia, robisz stronę www ze sklepem jakąś prostą, zakładasz social media, Instagram, Facebook, wysyłasz paczki influencerom i dzięki temu weryfikujesz twój pomysł, tak? Czy jakby w tą stronę idziesz, czy nie, czy coś masz do poprawy w produkcie, czy to się podoba, czy cena odpowiada, jakby no to w tym czasie weryfikujesz. Jak szukać szwalni? Tutaj macie wypiskę, jest tutaj 5 grup tematycznych na Facebooku. Ta pierwsza to jest taka ogólna grupa, którą mówiłem wcześniej do materiałów, tam to jest taka do wszystkiego grupa, natomiast od drugiej pozycji szwalnie, przeszycia, zlece, uszyje, są to takie grupy do właśnie bardziej poszukiwania szwalni i słuchajcie, taka ważna rzecz, dużo osób mówi, że szwalnia to po prostu duże ilości trzeba robić i tak dalej. Co prawda możecie trafić na szwalnię, która rzeczywiście będzie od was wymagała dużych ilości, ale jeżeli ktoś chce rzeczywiście uszyć mniejsze ilości, to z pewnością uwierzcie mi, że da się znaleźć szwalnię, która robi mniejsze ilości, ale po prostu zwyczajnie to będzie mniejsza szwalnia i ona przyjmuje takie zlecenia. Dlatego jakby to waszym zadaniem jest odnalezienie i to da się zrobić. Jak zrobić ciekawie i tanio zdjęcia? To jest taka metoda też, którą fajnie działa. Znajdź influencera, który robi ciekawe zdjęcia produktowe, zaproponuj w zamian 5 twoich produktów, co oczekujesz, czy na przykład 3 zdjęcia jednego modelu. Policz oczywiście sobie, co ci wyjdzie taniej, czy ci wyjdzie jakaś sesja z fotografem i z jakąś modelką może taniej, ale generalnie dużo jest influencerek takich na Instagramie, które rzeczywiście zajmują się tylko robieniem zdjęć, czyli że wysyłasz im zdjęcia, one mają stałego fotografa, idą sobie na przykład po Krakowie czy po Warszawie i robią sobie zdjęcia street, idąc wzdłuż na przykład Starego Miasta i łapiąc jakieś tam fajne miejscówki i dzięki temu można fajne zrobić zdjęcia, które kosztują na przykład, nie wiem, między 50, 60, 70 zł za jeden model i dostajemy 3 zdjęcia i one się wyróżniają. I teraz tak, słuchajcie, tutaj kiedyś takie pokazanie, my robiliśmy zdjęcia. I teraz słuchajcie, jak się zdjęcie rozpatruje w kategorii, patrzymy, to wiecie, no można rozpatrywać w kategorii ładne, nieładne, przyciągające, nieprzyciągające i bardziej bym proponował patrzeć w kategorii, które są przyciągające, ponieważ prędzej czy później dojdzie do tego momentu, gdzie musicie puścić reklamę na Facebooku, ponieważ nie da się teraz tak prosto aż przejść w tym organicznym zasięgiem. I po prostu to zdjęcie na tle innych treści w internecie waszych potencjalnych klientów
musi po prostu zwrócić uwagę. I teraz jeżeli zrobicie takie w studiu zdjęcie, które jest ładne, to po prostu może być taka sytuacja, że zleje to się z wieloma innymi jakby podobnymi markami i klient pomyśli sobie, a to już widziałem, więc ja tego już nie wchodzę dalej. Tak? Chodzi o to, żeby zachęcić do kliknięcia, aby ktoś przeszedł do sklepu dalej. Dlatego ważne jest podejście, aby robić zdjęcia inne niż robią wszyscy. Wtedy zwracają uwagę i wtedy są klikalne, a później klient zostaje dłużej i ty możesz go remarketingować, wyświetlić mu reklamę jakąś na Facebooku, ponieważ on był na twojej stronie i możesz mu coś sprzedać. I teraz sprawny, niedrogi sklep internetowy B2C i B2B. Kiedyś polecałem oprogramowanie typu SaaS, czyli to jest takie oprogramowanie, że płacisz comiesięczną opłatę i masz jakiś tam sklep internetowy. Tylko że problem jest z takimi SaaS-ami taki, że każda przeróbka, dołożenie czegoś nowego, jakiegoś nowego, nie wiem, czegoś, co sobie wymyślicie, żeby bardziej konwertorowało, bardziej się sprzedawało i tak dalej, wymaga kontaktu z nimi, wymaga jakby zgody ich, zapłacenia jakiejś kwoty, gdzie na przykład na WordPressie możecie sobie zrobić jakąś wtyczką darmową, przynajmniej na początku, bo nie mówię o tym, jak już sklep jest bardzo duży, rozbudowany, to może być sytuacja, że później WordPress tego nie pociągnie, oczywiście. Natomiast na początku, kiedy zaczynacie, naprawdę nie ma co iść w koszty, tylko w zdobywanie klientów, więc śmiało polecam hosting, który jest prosty i który umożliwi wam paroma kliknięciami zainstalować WordPressa bez wiedzy jakiejś specjalistycznej, programistycznej. WordPress i WooCommerce i to działa. Natomiast jeżeli zdecydujemy się zrobić na przykład w B2B, czyli że na przykład naszym pomysłem na markę odzieżową jest sprzedaż w B2B, czyli że chcemy robić po prostu bardziej w hurcie, na mniejszych marżach, to za pomocą WooCommerce'a możemy zainstalować taką wtyczkę WooCommerce B2B, dzięki której zrobicie jednym kliknięciem coś takiego, że tak jak tutaj jest na ekranie, że jakby klient, aby wejść, zobaczyć ceny, zdjęcia i całą twoją ofertę, musi się zarejestrować. I wy podajecie warunki tego, że NIP musi podać lub tam musi wypełnić jakąś ankietę, no to co wy chcecie. Pakowanie i wysyłka. Ja wyznaję taką zasadę i uważam, że to jest najbardziej optymalna zasada. Pudełko fasonowe plus pergamin, najbardziej optymalna opcja, ponieważ pudełko fasonowe pozwoli ci szybko spakować paczkę, ponieważ ono się tak składa, że taka klapa nachodzi. Później bez etykiety, tak, bez taśmy pozwoli etykietom kurierską wam zakleić to pudełko, więc nie potrzebujecie dodatkowej taśmy. Wygląda to estetycznie. Pudełko się nadaje później do ponownego odesłania przez klienta, na przykład, że jeżeli się okaże, że ubranie jest za duże, za małe, to po prostu może wam w tym samym pudełku odesłać. Kosztuje to w granicach 2,50-4 zł na około 1-4 sztuki odzieży, chociaż też wiem, że z cieńszej tektury można znaleźć to taniej. Jakby tutaj liczy się pomysł, a już później trzeba szukać sobie w dobrej cenie takich pudełek. Pergamin. Fajnie, bo jest ekologiczny, jest to papier z jakimś tam nadrukiem, stosunkowo tani, bo wychodzi około 50-40 groszy za arkusz. Fajnie to się zawija, ubranie zakleja się naklejką. Wygląda to dosyć premium, luksusowo i można, że tak powiem, na okoliczności sobie różne wzory zamówić, ponieważ możecie sobie zamówić na przykład na, nie wiem, na święta z jakimś tam motywem świątecznym, na lato jakimś letnim, na zimę bardziej zimowym. Jakby cały czas możecie zmieniać i tego klienta zaskakiwać, aby o was pamiętał. Metkowanie. Wszywki w karczek, czyli zdecydowanie żakardowe. Ja tutaj mam nawet taką jedną wszywkę, ją się wszywa tutaj w karczek. Jest to taki na kawałku po prostu materiału, jakby haft naniesiony i to nie drapie, a wygląda estetycznie i solidnie. Wszywki z przepisem prania w bok, zdecydowanie satyna, tu też mam taką satynę, natomiast to nie jest nylon, bo takie drapiące często, co mamy w t-shirtach, gdzieś tam najtańsze, to jest nylon. Tego raczej nie róbcie, bo to już, że tak powiem, wychodzi z użycia i to jest takie używane w najtańszych ubraniach. I nylon jest odcinany zawsze.
to z reguły raczej ludzie zostawiają, bo to jest tak mięciutkie i to się tak błyszczy. I na tym można po prostu, to też nie jest drogie, a to robi robotę. Okej, okay, dalej. Metkowanie. Prosta etykieta z dziurką o wymiarze około 9 na 5, aby na początku koszt takiej etykiety jest około 9 groszy. Jest to wymiar wizytówkowy, dlatego każda drukarnia raczej w Polsce ma taki, że tak powiem, wykrojnik, aby to zrobić, ponieważ jest to tak popularny, że tak powiem, format i nie musicie wydawać dzięki temu w drukarni na zrobienie swojej matrycy. Bo jeżeli na przykład w drukarni nie ma takiego, nie wiem, chcecie na przykład etykietę mieć w jakimś innym egzotycznym rozmiarze, to po prostu drukarnia musi zrobić na to tak zwaną matrycę, na gilotynę, żeby to wycinać. Dlatego jakby polecam na początku 9 na 5, format wizytówkowy z dziurką w środku, można wybrać wykończenie, czy matowe, czy w błysku i ogólnie na początku jest to spoko. Następnie obsługa klienta sprzedażowa i posprzedażowa. Słuchajcie, teraz mamy takie czasy, że warto by mieć podstawę tą proklientką bardzo i generalnie chodzi o to, żeby nie dawać się przez tego klienta, że tak powiem, wykorzystywać. Natomiast takie spisałem parę zasad, które u nas tam działały. Odpowiadaj na wiadomości klientów, tak? Czyli że po prostu jeżeli ktoś pisze, to odpisujcie dosyć sprawnie. Nie chodzi, żeby rzucać wszystko, bo piknął telefon i od razu odpisywać. Po prostu odpisywać. Wymieniaj produkty bez żadnych kłopotów, tak? Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście chce wymienić, przyjmujcie, wymieniajcie. Jeżeli coś tam będzie po drodze nie tak, to odrobicie sobie to później. Ale po prostu klient to zapamięta na pozytyw. Sprzedawaj samodzielnie przez wiadomości prywatne na Instagramie. Zwiększaj sprzedaż poprzez promocyjne zestawy, czyli ty jakby musisz mieć w głowie przygotowane zestawy, czyli że na przykład pisze do ciebie klientka i mówi, że ja bym chciała kupić sukienkę. Proszę bardzo, tutaj możesz kupić sukienkę, ale jak dobierze pani na przykład jeszcze jedną sukienkę, to na przykład t-shirt jest gratis. Oczywiście ja to podaję jako przykład, ponieważ to musicie sobie samodzielnie wyliczyć i jakby określić, czy wam się to opłaca, no bo musicie dodawać takie gratisy, ewentualnie coś, co się opłaca. Miej zawsze przygotowany kod rabatowy dla mniej zdecydowanych klientów, aby go po prostu tą sprzedaż, że tak powiem, dopalić, aby doszło do skutku. Ponieważ Polska jest takim krajem, gdzie Polacy lubią promocje i niestety nawet badania na to były, lubią promocje, dlatego w Rossmanie bardzo często są przekreślone te ceny na wysokości oczu i generalnie Polacy bardzo to lubią i może się trafić taki klient, że napisze do was i po prostu będzie chciał jakiś kod rabatowy. I miejcie gdzieś zawsze przygotowany kod na 10%, jakby nie zbiedniejecie z tego, a dopniecie sobie sprzedaż. I taka ważna rzecz następna, gdy klient prosi o link do produktu, to mu go po prostu wyślij, bo spotkałem się z czymś takim, że a to wejdź sobie na stronę i sobie znajdź. No akurat jest taka może możliwość, że po prostu on nie może sobie znaleźć lub niewygodnie mu na stronie, on chce, żebyście mu podesłali link i on na przykład od razu kupi. Tak, tak samo na przykład takie pojawia się pytanie, czy obsługiwać klienta w weekendy i w nocy, czy wieczorami, może nie w nocy, ale weekendami i w nocy, w święta. Ja uważam, że tak, bo na przykład jest to możliwie jedyny moment, w którym ten klient może ma czas, aby dokonać u was zakupów. No nie wiemy, ile on pracuje, czy on akurat znalazł wtedy akurat chwilę czasu. Jakby takich zasad jest bardzo dużo, to jest kilka takich z nich i jakby warto taką mieć postawę pro-kliencką, ale nie dać sobie oczywiście wejść na głowę, że ktoś tam chce zwrócić po, nie wiem, 30 dniach, a wy określiliście 14. Nie. Następnie, jak często wypuszczać kolekcje dropy? Takie przykłady. Ja wyróżniam takie trzy jakby zasady, jak często wypuszczać kolekcje. I takie podstawowe, to jest dwa razy do roku, czyli wypuszczanie kolekcji na lato i na jesień, zimę, każdego roku. Druga taka zasada to jest 4 razy do roku, czyli wypuszczanie kolekcji co 3 miesiące. I jest to taka optymalna, fajna opcja, bo jakby zdążycie sobie przyszykować wszystko, zdążycie zmienić, zdążycie sobie znaleźć nowe materiały i tak dalej. Natomiast tacy już, którzy są dalej troszeczkę,
Krótkie partie, częste zmiany, jednak to się bardzo mocno teraz stosuje, ponieważ klienci lubią de facto, na przykład kobiety lubią kupować w sumie tą samą sukienkę, która im podpasuje, ale z innym nadrukiem, z innym printem. Ale to jakby jest bardziej pracochłonne i to już jakby się robi wtedy, kiedy już bardziej potrafimy to robić. Ok, i teraz tak. Mamy na tym na końcu o tym influencerach. Jak sposób na to, jak jakby zaciekawić go swoją marką, swoją osobowością, aby ewentualnie pokazał swoje produkty. I to jest taka zasada: zaskocz i spełni potrzeby influencera, on pokaże twoje produkty. I zasada taka pierwsza: musi to być influencer, który jakby jest po pierwsze zgodny z swoją marką, obserwujesz go, czyli jakby wiesz, co się u niego dzieje i wiesz, że ta marka, którą ty masz, będzie zgodna z jego życiem, czyli coś, co potencjalnie, ewentualnie by założył. Bo jakby problemem jest to, że my musimy odpowiedzieć na potrzeby tego influencera. Najważniejszy jest research, czyli że jeżeli przykładowo robimy odzież trekkingową, a my widzimy, że ten influencer, którego my lubimy, chodzi po górach i jakby wykorzystuje taką odzież techniczną, trekkingową i wiemy, że to mu pomoże i spełni jego potrzeby, na przykład wyjazdowe, bo widzimy, że on zaraz wyjeżdża, to jeżeli dostarczysz mu ten jakiś produkt, to on chętnie to pokaże, założy, jak będzie zadowolony. I teraz taka nasza historia, którą uskuteczniła moja żona. Jest taka mama ginekolog, panie pewnie znają. I moja żona obserwowała ją, jakby wiedziała, co się u niej dzieje. Zauważyła, że ona jedzie do Grecji, na Santorini i przez przypadek pokazała adres restauracji, do której przychodzą paczki z Polski. No i moja żona pomyślała sobie, że skoro ona jest na wakacjach, a my robimy dresy, które rzeczywiście fajnie wyglądają i fajnie się noszą podczas urlopu i takiego wolnego czasu, to dlaczego by jej nie wysłać, skoro jakby podłapała adres i sama mama ginekolog to pokazała. I wzięliśmy DHL-a lotniczego, zapakowaliśmy to w paczkę i szybciutko to zawieźliśmy na DHL-a. DHL to za tam 5-6 dni dostarczył, a restauracja, która jakby była oddelegowana przez mamę ginekolog do tego, aby pokazała, przekazywała jej te paczki, pokazała jej. I to było tak zaskakujące w jej jakby życiu wtedy tam na tym urlopie, że ktoś jej z Polski coś wysłał, że ona po prostu z takiej zaskoczenia i takiej pozytywnej energii pokazała to. I tyle. I efektem było to, że przez 24 godziny mieliśmy po dwóch miesiącach 2300 followersów więcej i jakby to się zadziało. I teraz ktoś mógłby zadać pytanie, ale jak zlokalizować influencera? Jak dotrzeć do niego w ogóle? Jak znaleźć adres i tak dalej? Pierwsza rzecz, CDIG. Centralna ta ewidencja działalności gospodarczych. Bardzo dużo influencerów prowadzi działalności i można tam znaleźć ich adresy, lokalizacje firm i tak dalej. I można tam po prostu wysłać paczki. Dużo influencerów prowadzi jakieś swoje biznesy, sklepy internetowe, jakieś usługi, jakieś, nie wiem, trenerzy personalni jakieś prowadzą te usługi i tak dalej. Wchodzimy w sklep, regulamin, polityka prywatności, tam musi być adres podany, gdzie ta firma jest zarejestrowana i też możemy tam wysłać. Restauracje, kluby sportowe, piekarnie, sklepy. Można bardzo zlokalizować, jak się obserwuje długo jakiegoś influencera, do jakiej knajpy chodzi jeść, do jakich klubów chodzi jeść i tak naprawdę można jechać do tej knajpy, dogadać się z kelnerką, z kelnerem, który tam pracuje, dać też mu jakiś ciuch i poprosić go, żeby przekazał swoje ubrania. I to jest sposób taki, że ten influencer będzie tak zaskoczony, że ktoś się postarał, żeby do niego dotrzeć, że jest naprawdę duża szansa, że on to pokaże. Okej. Teraz pytanie takie, które też bardzo często się pojawia. Czy warto decydować się na współpracę płatną z influencerami? Tak, ale dopiero wtedy, kiedy zarobisz na tyle pieniędzy swojej marki odzieżowej, że będziesz gotowy je stracić, tak mentalnie, ponieważ po prostu warto mile się zaskoczyć, niż niemile rozczarować. I przede wszystkim wtedy, kiedy dokładnie sprawdzisz dane sprzedażowe influencera z zrealizowanych kampanii. Czyli jeżeli na przykład
zaczynasz współpracować z agencją, to musisz we współczesnych czasach musisz poprosić o dane z poprzednich współprac podobnych produktów do twoich, nie innych. Inne nas nie interesują, tylko podobne do twoich. Przykładowe wyniki płatnych współprac, czyli po prostu jakie my robiliśmy i zobaczcie, że to jest całkowicie różnie. Trzeba bardzo dobrze zweryfikować influencera, czyli po prostu zobaczcie, tutaj było 315 tysięcy followersów, 3 tysiące złotych kosztowała ta współpraca, 8 tylko było sprzedaży. Tutaj zobaczcie, jak fajnie wyszło, 40 tysięcy followersów, 600 zł, a 64 sprzedaże na przykład. I generalnie to zależy od tego, jak sprawdzimy tego influencera, czy u tego influencera są nasi klienci. Jacy influencerzy sprzedają najlepiej? Jest takie przekonanie, że duzi influencerzy to sprzedają tego mnóstwo. Natomiast na dużych influencerów, bo są drodzy, decydują się marki takie ogólnopolskie, międzynarodowe, aby po prostu wzmocnić zasięg swoich działań, aby byli bardziej rozpoznawalni, aby po prostu ze względów wizerunkowych też często bardzo się to robi. Dlatego najlepsi influencerzy to są mikroinfluencerzy, czyli tacy do 10, 20, 30, 40, do 40 tysięcy followersów, a następnie najlepszymi influencerami są twoi klienci, którzy kupili od ciebie, możesz ich poprosić, żeby oznaczali na Instagramie, pokazywali, udostępniali i to potem jak sieć się rozsiewa. Czy współprace barterowe z influencerami sprzedają ubrania? Bo to też jest taka zagwozdka i też wiele osób się nad tym zastanawia. Z losowymi influencerami, którzy masowo piszą do marek odzieżowych, będzie tego dużo, nie sprzedają. I generalnie daruj się sobie to. I jakby ciężko też jest sprawdzić, kim są jego fani. Bez sprawdzenia, zaangażowania fanów niestety nie będzie sprzedaży. Ja uważam, że współprace barterowe są po prostu najlepszym sposobem na to, aby wykonać fajne zdjęcia, niedrogo fajne zdjęcia na twój sklep internetowy, zrobić coś innego. I teraz porównanie takie Facebook versus Instagram, a sprzedaż ubrań. Ostatnio Facebook jest bardzo przeładowany treściami, dlatego ta reklama też jest droga. Natomiast cały czas ten Facebook sprzedaje. Jak wiadomo, Facebook jest z Instagramem połączony. Dlatego dobrze działają relacje sprzedażowe live, kiedy macie relacje ze swoim klientem, jesteście w stanie przymierzyć, pokazać, odpowiedzieć na pytania influencerów, klientów, o ile odpowiadać w taki sposób sprzedaży. Natomiast też dużo osób myśli, że ktoś weźmie agencję, puści się reklamy i zacznie się sprzedawać. No to tak nie działa, troszeczkę musimy wrzucić to dozy kreatywności. Oczywiście dobra agencja zrobi dobre wyniki i efekty, natomiast najistotniejszym elementem reklamy płatnej i nawet organicznej na Facebooku, aby docelowo sprzedawały się twoje produkty, od najważniejszych. Pierwszy punkt to jest budowanie marki, relacje i zaangażowanie, czyli że wrzucacie jakieś posty, co robicie, jak produkujecie te ubrania. Ludzie lubią oglądać backstage, patrzeć, jak to po prostu się powstaje, jak po prostu staracie się, aby te produkty dowieść, zrobić super. Następnie unikatowe zdjęcia używane w kreacjach reklamowych. Czyli to, co mówiłem wcześniej, unikatowe foty. Następnie trzeci punkt i uważam najważniejszy, jest to kreacja reklamowa. Czyli po prostu to, jak wygląda ta kreacja, co widzi klient, czy reklama będzie klikalna, czy będzie zwracana się uwagę. Później dopiero jest dobra konfiguracja reklam na Facebooku, czyli jakby nawet największy guru mistrzu konfiguracji reklam na Facebooku bez dobrej kreacji, ciekawej, intrygującej, zaczepiającej, nie zrobi wyników po prostu. I następnie ruch, konwersja, zaangażowanie, konwersja. Chodzi o to, aby nie puszczać nigdy reklam na Facebooku płatnych na zimny ruch, ponieważ jest to przepalanie kasy. Niestety, ale musimy tych klientów trochę poznać ze sobą, poznać z tą marką, aby oni poznali to, co ty masz im do zaoferowania i generalnie, aby gdzieś cię chociaż parę razy zobaczyli i dopiero się potem puszcza reklamy na konwersję, jak już cię troszeczkę znają. I dlatego ja uważam, że w tej chwili Instagram jest to jedna z najlepszych platform do sprzedaży twoich ubrań, ponieważ jest to taka platforma bezpośrednia, szybka, możesz szybko odpowiedzieć na
na po prostu wiadomości od Twoich klientów i za około 10 zł dziennie naprawdę można zrobić fajne wyniki w Instastories, puszcza się promowane Instastories i jakby są na to odbiorcy i chętnie na to. Ten następna rzecz, bardzo promowana teraz przez Instagram, są to rolki, które mogą w bardzo szybkim czasie bezpłatnie dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, czyli to odzwierciedlenie TikToka na Instagramie. Jeżeli po prostu obserwujemy trendy, co się dzieje na TikToku, to też jest to modne na Instagramie i jeżeli w tych naszych ubraniach zrobimy jakąś ciekawą rolkę, która będzie gdzieś tam kręciła się po internetach, to mamy szansę na szybsze zbudowanie swojej społeczności. Okej. I zmieściłem się w 45 minut. Jak było? Mam nadzieję, że było spoko. I teraz słuchajcie, mam dla Was tą niespodziankę, produkt. Wracają zapisy do szkoły marki odzieżowej, ponieważ były jakiś czas temu już zapisy, taka pierwsza przedsprzedaż. Teraz jest to taka de facto druga przedsprzedaż, ponieważ bardzo się okazało, że ten produkt jest rozbudowany i wartościowy i taki mięsisty i dużo jakby nagrywamy do tego filmów cały czas wrzucamy nowe materiały. Natomiast póki jeszcze nie jest to do końca tak skończone, tam zostało dosłownie do nagrania chyba tylko parę modułów, to jest świetna cena jeszcze, ponieważ później będziemy się zastanawiać, jak to zrobić, więc można się zapisać teraz jeszcze ostatni raz przed wakacjami do miejsca, w którym poprowadzisz swoją markę odzieżową i to nie jest tylko taki kurs, w którym zrobisz podstawowe rzeczy typu t-shirt, bluza, to jest coś więcej, bo tam pokazuje jakby podejście takie mega uniwersalne, niezależnie tego, co chcielibyście robić, tak? Nie tylko t-shirt, bluza, sukienki, no wszystko. I jakby w tym kursie poprowadzę się krok po kroku, kompleksowo, nieważne co chcesz zrobić. I nasz cel to jest założenie i skuteczne prowadzenie własnej marki odzieżowej z moją pomocą, zarabianie pieniędzy, fajna frajda i zabawa. Przy okazji tego oczywiście. I zagadnienia, które dzisiaj były na live, to była taka namiastka, taki po prostu przedsmak kompletnego jakby tego programu, który tam jest. Zaraz pokażę, co tam jest. I to jest taka przedsprzedaż w sumie druga, przedwakacyjna, ponieważ wakacje sobie tak przyjmuję na to, że tam pouzupełniam tam parę jeszcze modułów, chcę tam dograć, parę rzeczy dodać, żeby to było takie no mega po prostu wartościowe, tak? Nie tylko tak na odczepne, tylko naprawdę bardzo wartościowy cały program. I zasady są takie, że zapisy w rewelacyjnej tej cenie, którą zaraz Ci pokażę, trwają do 27 czerwca, czyli do poniedziałku, do godziny 21, do przyszłego poniedziałku. Tak jak mówiłem, szkoła marki odzieżowej jest ciągle rozwijana, aktualizowana, dodajemy moduły. Teraz zaraz Ci pokażę, jaki moduł po prostu wskoczył w super i nie ma tego w innych kursach, tylko gdzieś tam występuje osobno, zaraz pokażę Ci. Zapisy wrócą myślę po wakacjach, ponieważ teraz mówię, muszę tam jeszcze, mam pomysły, żeby coś tam podrzucać dla tych osób, które teraz jakby mi zaufały i zaufają i nie wiem jak to, w jakiej tam formie później to wróci, czy wróci na przykład za jakąś bardzo, bardzo dużą kwotę, zobaczymy. I jeszcze mam taki jeden bonus fizyczny, który do domu po prostu Wam prześlę i myślę, że to już ostatni raz, bo to się to rozejdzie. I słuchajcie, co jest w środku? Co jest w środku? Tu macie 15 modułów. Składa się to z 15 modułów. Zobaczcie, co tu jest. Jest plan gry. To na początku jakby opisuje tam, jak studiować ten kurs i jak do tego podejść właściwie. Następnie koncepcja marki, czyli to, co i zdefiniowanie persony zakupowej, to krok po kroku sobie tą tabelę przerabiamy i to wszystko, że tak powiem, przechodzimy każdy krok, określamy tożsamość, pokazuje fajną, nagraliśmy z Łukaszem z dresówki materiał, gdzie mówimy o materiałach, o znakowaniach odzieży, to już wszystko jest na platformie. Wykonanie partii próbnej, produkcja ubrań, jak podejść do robienia zdjęć. Jest, słuchajcie, 7 moduł, to macie krok po kroku pokazane, ten moduł już jest na platformie, jak zrobić swój sklep internetowy. Marcin Bartkowiak z pięknestrony.pl, on pokazuje krok po kroku wszystko, jak samemu zainstalować motyw, jak podpiąć płatności, wszystko tam jest po prostu. Etykietowanie, pakowanie oraz wysyłka, czyli mówię o tych etykietach,
obsługa klienta, jak do tego podejść, social media marki odzieżowej i słuchajcie, to jest super, czyli performance marketing, konfiguracja reklam Facebooka, Instagrama i na Google Adsów. Rafał nagrał osobny moduł o tym, tam jest chyba 11 lekcji, docelowo ma być chyba jeszcze 3, będą dograne. Rafał chce coś tam uzupełnić i będzie typowo po prostu pod marki odzieżowe. I ogólnie taki moduł cały, to myślę, że występują, gdzieś tam sprzedają osobno jako ten influencer marketing, marki odzieżowe, prowadzenie firmy i takie na końcu podziękowanie, co dalej. Dostęp do żywotni, dostęp do aktualizacji, 15 modułów, przechodzisz w swoim tempie. I teraz pytanie, czy pomogę Ci w tym procesie? Tak, pomogę Ci, ponieważ jest grupa zamknięta, na której jest w tej chwili około 70 osób i tam oni realizują te ćwiczenia, które ja tam wrzucam i generalnie wymieniają się kontaktami i tam generalnie się wszystko już tam dzieje i już tam oni pracują. Także jest taka grupa zamknięta tylko dla kursantów. Tutaj jedna opinia od po prostu jednego studenta, że rzeczywiście jest spoko, tak pokazuje. No i oczywiście też będzie jako bonus spotkania live. Wczoraj w poniedziałek mieliśmy spotkanie live ze studentami, zebrali sobie pytania i my zadawaliśmy te pytania. Także co dostaniesz dodatkowo? Dostęp do zamkniętej platformy na Facebooku. Będziemy nagrywać z Arkiem Szczudło o aspekty prawne, listę kontaktów. Słuchajcie, dostajecie, ta lista kontaktów już jest grana. Dostajecie listę kontaktów, tam jest około 260 rekordów. Szwalnie, tkaniny, z podziałem, z komentarzem, 260 rekordów. Tam jest wszystko, ale i tak czy siak zawsze możecie zapytać, co po prostu szukacie. Regulamin i polityka dla Twojego sklepu. No i teraz dobra, nikt nie chce ryzykować, wiadomo. I jakby ja daję Ci taką gwarancję, którą zabezpieczę Ciebie. Prawdziwa gwarancja 30 dni od zakupu. Zapisz się już dziś, teraz kup sobie dostęp. I jak z dowolnego powodu chcesz zrezygnować, nie będzie Ci odpowiadała moja, nie wiem, jak ja mówię, czy coś Ci się tam nie podoba lub coś tam za mało dla Ciebie będzie, to po prostu piszesz do mnie maila, zwracam Ci 100% kasy, nie musisz podawać te powodu, nie? Także nauczę Cię zrobić swoją markę odzieżową, podejmować dobre decyzje i zarabiać pieniądze. Cena, szkolenia stacjonarne kosztują w granicach 3-5 tysięcy, musisz iść na zajęcia, przerabiać kurs w narzuconym tempie przez kogoś i generalnie to jest w ten sposób. Szkolenia online między 699 a 1300 zł i mało jest tam zawsze, mi się tak wydaje, rozwinięta ta tematyka sprzedaży w social mediach. I dożywotnio ciągła opieka w swoim tempie, miesiąc gwarancji, zdążysz wszystko sprawdzić. Dlaczego to robię? Po to, aby w większej skali pomóc i ten kurs traktuję jako taki mój pamiętnik tego doświadczenia, aby po prostu pomóc komuś w większej skali i no bo jakbym miał indywidualnie komuś tak pomagać, to naprawdę nie dałbym rady z tym. I cena to jest 497 zł za dostęp, ale uwaga, dostajesz jeszcze dla pierwszych 37 osób w cenie kursu z przesyłką do Ciebie za darmo, po prostu Ci wysyłam książka od Marcina Osmana z OS Empower, której jestem współautorem, która wygląda w ten sposób. Wysyłam ją do Ciebie, ta książka normalnie kosztuje 100 zł u Marcina Osmana, ja wysyłam do Ciebie ją za darmo dla pierwszych 37 osób, bo tyle mi zostało tych książek z drugiego pakietu autorskiego. Dlatego zachęcam Cię bardzo do zobaczenia oferty. Masz tam całą ofertę na landing page'u na szkołamarkiodzieżowej.pl. Tutaj ja wrzucę jeszcze linka w komentarzu. Dlatego sobie to jeszcze zobaczcie. Ten link, tam macie po prostu też co tam jest. Po kolei na spokojnie możecie sobie przejrzeć. Oferta jest cała jakby z opisem. Możecie zakupić na raty lub PayPal, po prostu tam w koszyku wyskoczą takie opcje. No i teraz czas na pytania. Dziękuję bardzo za uwagę.
Starałem się szybko, żeby po prostu był ten czas na pytania, aby po prostu zdążyć, nie? Ze wszystkim, także dzięki bardzo. I teraz czas na pytania. Będę czytał po kolei te pytania, które wy tutaj mi wrzuciliście. I lecę od początku, słuchajcie. Co myślisz o gumowych naprasowankach jako metka? No generalnie według mnie bardzo fajny pomysł, bo jest to coś innego, coś unikatowego, natomiast na pewno bym sprawdził w codzienności, czy to nie razi, czy to w jakiś tam sposób nie obciera, czy jakoś to klientowi nie będzie, wiesz, wadziło, na ile ta guma taka będzie w noszeniu, nie? Czy nie będzie przeszkadzała. Okej, okay, świetne informacje, tylko do branży odzieżowej. Okej, okay. Mam kilka pytań. Ile należy mieć pieniędzy na start, na początku drogi? Skąd taki pomysł na webinar? Nie ukrywam, że bardzo ciężko odnaleźć pomocę, która tak szczerze doradzi i pomoże. No tak jak mówiłem, chcę w trochę w szerszej skali pomóc, bo naprawdę uwierzcie, że gdybym ja miał indywidualnie do każdego podchodzić i czasu takiego poświęcać, no to ja też mam swoje zajęcia, prowadzimy tą szwalnię i jakby no to by było bardzo drogie i myślę, że ja bym też nie miał czasu na inne rzeczy, na prowadzenie naszej firmy, dlatego to, aby osiągnąć skalę, to w ten sposób. Ile trzeba mieć pieniędzy na start? Ja w tej chwili zakładam, że jeżeli ktoś sam bardzo dużo robi samodzielnie, czyli przy założeniu, że sam będzie dociekał wszystkiego, robił, to moim zdaniem wystarczy między 1500, 2000, a tak bezpiecznie 3000 zł, aby po prostu zrobić tą pierwszą kolekcję, zrobić te zdjęcia. Oczywiście mówię o jakiejś takiej mniejszej kolekcji, aby to zwalidować i wszystko sprawdzić. Ile szacunkowo kosztuje wprowadzenie marki na rynek? Tak od zera. No tak jak powiedziałem, tylko że to jest taki koszt wprowadzenia. Natomiast później już sprzedajesz, zarabiasz i trochę to inaczej podchodzisz do tego. Także no jakby ważne jest, aby podczas takiej założenia swojej marki wszystko pisać, notować, co kupujesz, co ile wydajesz, żeby potem cię to nie zaskoczyło, ponieważ no musisz de facto później to sobie rozliczyć per ile sztuka, ile jakby to całe to co w sesję zapłaciłeś i tak dalej, ile do sztuki musisz doliczyć, nie? Aby ci się to zwróciło. Dlatego no jakby wiadomo, że później to będą większe koszty, koszty reklam, ale ja w kursie tam jest przygotowany taki, zrobiłem z żoną arkusz kalkulacyjny, w którym macie wyodrębnione koszty takie składowe produktu, wytworzenia. I tam też nawet jest ujęty podatek dochodowy, tam jest ujęty koszt jednego zakupu za marketing, czyli za jedną konwersję w sklepie internetowym. I jakby tam jak sobie wpiszecie to wszystko, to musicie to monitorować. I jakby no tylko, że ja mówię o takim starcie, nie? Start to tak myślę, że wystarczy pod warunkiem, że samemu dużo się robi. No bo jeżeli, nie wiem, ktoś będzie zlecał i zleci sobie projektanta, aby zrobił mu jakieś tam pierwsze wyroby, jakieś tam narysował wam i wskazał palcem, że tutaj kupicie tą tkaninę, no to wiadomo, że on musi też swoje, że tak powiem, wziąć taki projektant. Natomiast konstrukcje, jak tam widzieliście, nie są aż takie drogie, więc przygotowanie takiej pierwszej kolekcji składającej się z 5, 6, 7 wyrobów, no nie będą takie duże, tak? Ale tak bezpiecznie bym założył teraz w granicach 3000. Iwona Czapla, polecam ten kurs od Kamila. Dzięki Iwona, dziękuję ci bardzo. Dalej, co tutaj mamy? Mało seryjna, wysokomarżowa marka na początek jako dodatkowe źródło zarobka, potem przejść na podstawowe źródło zarobku. Niskomarżowa, duża sprzedaż. Jest możliwe? Wiesz co, Łukasz? Znaczy generalnie chodzi o to, że to są jakby dwa pomysły trochę, nie? Bo jeżeli masz wysokomarżową markę i mało seryjną, to już ja bym został przy tym. No bo innego byś miał klienta. On będzie zupełnie inny, nie? Inny klient kupuje, wiesz, na przykład bluzę czy t-shirta Balenciagi, gdzie ono tam kosztuje, nie wiem, 1600 zł, 1700. A innym klientem, innym człowiekiem, inaczej zarabiającym jest potem na przykład niskomarżowa sprzedaż z dużą sprzedażą. Po prostu później musiałbyś dążyć do tego, aby ta mała seryjna wysokomarżowa była większa i dawała ci po prostu jakby
stałe źródło dochodu, czyli jakby docelowo i tak będzie tego mniej sprzedaży niż w takiej niskomarżowej, ale na tyle zwiększyć ten wolumen sprzedaży, żeby pozwolił ci, że tak powiem, dobrze żyć, nie? Ale nie mieszałbym tych dwóch rzeczy, bo potem się okaże, że wiesz, że jakby spaliłeś temat, bo klientów innych miałeś zebranych na liście mailowej, innych miałeś jakby osoby i trochę to tak nie pójdzie później, nie? Jak przygotować się do transmisji live? Jak przełamać skrępowanie? Więc co, no słuchajcie, Delfina się zapytała. No ja też na początku, jak zaczynałem, też było mi ciężko, natomiast kiedy już nagrałem 10 modułów kursu na przykład i wrzuciłem to na platformę, to też zupełnie inaczej jakby człowiek się przełamuje i traktujesz to codziennie jak jazda samochodem, więc uważam, że po prostu trening, nie? Iwona, okej. Okay. Iwona, wiem, że Kamil jest bardzo wartościową wiedzę. Zobacz w tym kursie w wielu obszarach. No ogólnie starałem się w tym kursie naprawdę dać maksa wiedzy i jeszcze cały czas, jak coś mi się przypomina, to dorzucamy. Ile sztuk produktu zrobić na start? Tak jak tam pisałem, ja to bym naprawdę na start zrobił po na przykład 7 modeli, po 3 sztuki, nie? Czyli docelowo na przykład bym zrobił cały wolumen, który by się składał, nie wiem. Szczerze, jak najmniej bym na początku robił, żeby to zwalidować i posprzedawać. A zawsze na stronie możesz wpisać, że zawsze możesz wpisać, właśnie o tym mówię, preorder w branży się sprawdza. No właśnie o tym że możesz po prostu wrzucić na stronie, że czas oczekiwania na przesyłkę na przykład 10 dni, nie? Na początku warto tam jakieś te podstawowe rzeczy mieć, żeby to w miarę szybko wysłać i tak po prostu wiesz, później jakby to się wszystko klienci czekają. Generalnie powiem wam, że taki poziom wytrzymałości klienta to jest tak około 5 dni roboczych, tak nawet bym powiedział 7, czyli powiedzmy od poniedziałku do piątku, 2 dni weekendu i jeszcze ten poniedziałek, wtorek, to jest do ogarnięcia. On jeszcze jak klient widzi, że klient widzi dużą wartość w tym twoim produkcie, to on poczeka. Także jakby pre-order w branży moim zdaniem się sprawdza. Na początku jest to trudne, no bo jakby mało osób cię zna i jakby tak dalej, ale później już możesz nawet maila wysłać do nich, czy to się im podoba, czy nie, czy taka tkanina, czy inna, nie? I generalnie my tak robiliśmy kiedyś swojego czasu, że nawet jak byliśmy na tkaninach, stacjonarnie oglądaliśmy, to żona moja robiła zdjęcia dwóch tkanin sukienkowych, bo nie wiedziała, których wybrać, rzuciła się na Instagram, zrobiła ankietę i klienci powiedzieli, w którą stronę po prostu mamy kupować tą tkaninę, jaką mamy kupić. I klienci ci to później mówią, tylko to po jakimś czasie, jak masz jakieś już tam followersów i tak dalej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestie prawne, ZUS-y i tak dla młodych firm? Jak to najlepiej ogarnąć? Słuchajcie, młoda firma, na początku możesz sprzedawać na tej działalności nierejestrowanej do 1500 zł przychodu miesięcznie. Są firmy, jest sposób i to w kursie też jest pokazane, jak podpiąć swoje płatności bez NIP-u. Za pomocą Stripe'a się to robi. I da się to ogarnąć, w Blue Media też się da ogarnąć płatności bez NIP-u na osobę prywatną, jakby na tą działalność nierejestrowaną. A jeżeli założysz później firmę, to masz tam początek chyba, jak dobrze pamiętam, teraz będę o tym kręcił moduł, ale jeszcze tam dokładnie będę weryfikował z moją mamą księgową. Moja mama jest księgową i ona tam wszystko mi poda dokładnie, te kwoty i tak dalej. To w kursie też będzie, to tam na początku te pierwsze 3 miesiące to są w granicach tam 300 zł, a później tam 2 lata też masz te składki pomniejszone w granicach 500-600 zł. Ale pamiętajcie, że przy przejściu dla młodych firm, jeżeli na przykład potrzebujesz czasu na przemyślenie lub coś ci nie gra, możesz iść do urzędu i zawiesić działalność bez żadnych, że tak powiem, takich konsekwencji, po prostu zawieszasz. Ale nie to, że ją zamykasz, tylko zawieszasz do momentu, kiedy ją chcesz odwiesić. Czy szkoła marki odzieżowej obejmuje zajęcia stacjonarne? Nie, to jest tylko szkolenie online na platformie. Po zakupie z automatu przychodzi login i hasło do platformy. Tam jest to podzielone wszystko na moduły. Moduły normalne, bonusy, arkusze, tam są wszystko wrzucone. Plus jest dostęp do zamkniętej grupy
prywatnej, gdzie ja tam cały czas jestem, pomagam studentom, oni tam po prostu pytają się o coś, szukają, albo studenci do mnie piszą wiadomości, maile i generalnie tam odpowiadam na te pytania i robimy co jakiś czas live'y. Teraz właśnie w poniedziałek mieliśmy, po prostu umawiamy się ze studentami, jak mają ochotę i zbierze się jakiś tam czas fajny i grono jakichś tam pytań, to robimy live'a. Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile procent dorzucasz marży do sztuki ubrania, tak mniej więcej? Chętnie zajrzę w szczegóły do arkusza. Więc co, ja tam w arkuszu przyjąłem 60% marży, kwoty netto, jakby tej kwoty, która wyszła ze składowej, czyli to, co jakby no, za uszycie wyszło i za materiał i tak dalej. Natomiast ogólnie w branży się przyjmuje 100%. Ale jak przyjmujesz 100%, to nie dopiero od tego 100%, czyli większa będzie ta kwota po tym 100%, odejmujesz sobie te koszty marketingowe. Ja tam w arkuszu znowu zaprogramowałem w ten sposób, że zrobiłem, jakby to powiedzieć, 60%, ale 20 chyba tam złotych wpisałem jako koszt za jeden zakup. Żeby po prostu jakby mieć to na względzie i tą mniejszą marżę zrobiłem. Jeśli chodzi o firmę nierejestrowaną, jak to dokładnie załatwić, od czego zacząć? Więc co, tego się tam na razie nigdzie nie zgłasza, to po prostu prowadzisz sobie to, tam są pewne zasady, których się to prowadzi. Wystawiasz wtedy rachunki imienne jakby dla ludzi, wysyłasz im mailem i po prostu później jest to raz rocznie, tam rozliczasz to. Ale to będzie w tym module, mówię, teraz właśnie dokładnie to rozpracowuję i moja mama księgowa, która ma biuro rachunkowe, także w tym pomoże. Mam nadzieję, że mi się tam uda ją, aby coś też nagrać, nie? Okej, słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, to wrzucajcie tutaj na komentarze lub coś jeszcze jest niejasnego. To pytajcie, pytajcie śmiało. Czy macie jeszcze jakieś pytanka odnośnie tematyki, czy coś was nurtuje, czy coś, jakaś zagwozdka może wśród was jakby jest odnośnie założenia własnej marki odzieżowej, to pytajcie, to jeszcze chwilę zaczekam, jak się pojawi jakieś pytanie, to odpowiem, a jak nie, to kończymy i gorąco was zachęcam do dołączenia do szkoły marki odzieżowej. Jest to jeszcze taka cena przedsprzedażowa plus, pamiętajcie, dostajecie książkę dla 37 pierwszych osób. Wysyłam za darmo książkę o wartości 100 zł. Jest tam około 30 ponad historii przedsiębiorców, co zrobili, kiedy COVID się zaczął i co oni tam po prostu, jakby tam są z różnych branż akurat, ale co oni tam zrobili z tym. I tam też jest moja historia, co zrobiliśmy, jak COVID się zaczął, bo po prostu nie było po prostu, granice były zamknięte, my głównie szyjemy na eksport i nie wiedzieliśmy, co robić, i tam też jest ta historia opisana. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Jaki nadruk, cyfrowy sitodruk? Jest co? Moim zdaniem to zależy od ilości i wolumenu, który chcesz zrobić i nadruku samego, czyli grafiki. Bo jeżeli będziesz miał na przykład cieniowaną grafikę, czyli jakieś zdjęcie, to musisz wykorzystać DTG na przykład, tak? Jeżeli cyfrowy, no to głównie się drukuje na sztucznych poliestrach i tak dalej. Pytanie, czy na takich poliestrach chcesz coś robić, czy nie, czy na bawełnie, nie? Zależy od materiału, od ilości sztuk. Sitodruk jest jak najbardziej bardzo fajny, bo teraz są bardzo fajne, jakościowe i trwałe sitodruki. Natomiast to jest do prostszy grafik, nie? Teraz trochę się polepszyło, że można robić bardziej takie skomplikowane, że tak powiem, grafiki i płacisz raz za matrycę od koloru, za przygotowanie matrycy, tam 50-70 zł, czyli jak masz koszulkę na przykład z dwoma czy z trzema kolorami, to płacisz na przykład 50 zł razy 3, czyli 150 zł, a potem nadruk cię kosztuje na przykład, nie wiem, 2,50, 3,50, 4 zł, 5, a DTG na koszulkę może kosztować na przykład 30, 35 zł, 40, jak jest duży nadruk.
Jakie mogą być minusy prowadzenia marki? Z jakich powodów odradziłbyś zakładanie? Wiesz co, no generalnie minusem to jest to może, że minusem, ja wiem, zależy. Trzeba to w charakterze osobowości każdego rozpatrywać. Generalnie z jakich powodów bym odradził? Generalnie chodzi o to, aby tych klientów zbudować jakąś tam społeczność i wartość wokół tego marki, wobec tej marki. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie czuje się, żeby tam, nie wiem, Instagrama prowadzić i wrzucać jakieś tam, nie wiem, backstage, jakieś tam, co, jak to robił i tak dalej. Ludzie to uwielbiają oglądać, bo ludzie chcą oglądać ogólnie teraz zamiast seriali na Netflixie oglądają Instagram i jakby po prostu przepraszam i jakby jeżeli ktoś się nie czuje w takich social mediach dobrze, czyli po prostu nawet inaczej, jest gotowy, aby przejść ten proces, żeby stopniowo, etapowo pokazywać coraz więcej, to spoko, ale jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nienawidzi tego i nie chce pokazywać się lub nie jest to zgodne z jego, nie wiem, tam wartościami lub nie lubi tego robić, no to ciężko to będzie robić, tak? No bo jednak w tych social mediach teraz głównie się sprzedaje i to trzeba cały czas robić. Otrzymałem dużo cennych wskazówek od Ciebie. Dziękuję za ogrom branżowej wiedzy. Na pewno powrócę jako uczestnik szkolenia. Czy byłaby możliwość ponownego odsłuchania webinaru na Twoim kanale? Gorąco Cię zapraszam do dołączenia w tej chwili. Teraz naprawdę jest bardzo dobra cena, bo ogólnie zastanawiam się, czy jak ten kurs będzie skończony, czy nie podnieść dużo, dużo, bo ogólnie konkurencyjny kurs tam kosztuje w granicach 1200-1300 zł chyba. I generalnie będę się zastanawiał, jak to zrobić, czy nie podnieść ceny, a no nie wiem jeszcze sam, natomiast to jest jeszcze taka cena przedsprzedażowa, która daje też mi czasu, żeby to wszystko pokończyć i zrobić, nie? Ile potrzeba, i czy będzie możliwość odsłuchania webinaru na Twoim kanale na YouTubie? Wiesz co, no jest tam już ten pierwszy webinar, on jest bardzo podobny, także wejdź sobie tam na kanał, a ten czy akurat wrzucę, zobaczymy, nie wiem. Ale no pewnie tak, ale jest na kanale już tam, taki dłuższy trochę. Ile potrzeba czasu, aby zacząć realnie zarabiać? Generalnie, szczerze, no to wiesz, zależy to od jakby przeprowadzenia przez ciebie, jak to będziesz prowadzić wszystko. Natomiast ja tak zakładam, że jak ktoś mocno poświęci się, to te między 3 a 6 miesięcy, już w 6 miesiącu, to uważam, że naprawdę już coś tam można robić, tylko pod warunkiem takiej otwartej głowy, wykorzystaniem tych szans, które nas otaczają, czyli że na przykład zrobisz jakiegoś ciucha i wyślesz do jakiegoś influencera i on nagle pokaże to ci i nagle ci wskakuje już, wiesz, tych influencerów, nie wiem, 2000 i masz taką, czy 1000 i masz taką bazę sprzedażową, no to w ogóle, wiesz, po prostu już możesz jakby zacząć działać i szybciej na pewno to osiągniesz, nie? Kasia pisze, ok, dziękuję. Spoko. Także gorąco Cię zapraszam. Tam jest na kanale poprzedni live, on jest trochę dłuższy, ale ten powiedzmy, że no może tam na parę dni wyślę mailowo do bazy mailowej. Zrobię zdjęcie, że po prostu właśnie jesteśmy na webinarze. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie. Czy macie jeszcze jakieś pytania, to bo chętnie bym odpowiedział. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Też nie chciałem, aby ten webinar tak długo, długo trwał, bo ten poprzedni był treściwy, fajny, ale nie wiem, czy nie był za długi trochę, a tutaj tak się starałem, żeby był taki bardziej po prostu skondensowany. Jak jakieś macie pytania, czy po prostu wątpliwości przed dołączeniem jakiejś rozterki, przed dołączeniem do kursu, to po prostu no, piszcie do mnie maila, nie? Ja wrzucę jeszcze raz tutaj link. Także tutaj możecie dołączyć. I słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Jaki powinien być minimalny procent dla hurtownika, żeby nie wyśmiał? Wiesz co?
Z hurtownikiem to jest tak. Hurtownicy to też jest taki biznes, jakby nie było, B2B cały czas. I teraz, jakby to powiedzieć, on też zarabia na mniejszych marżach. Natomiast na przykład w naszym przypadku hurtownik dorzuca sobie na przykład, nie wiem, 10, 15 zł, 18 zł, 20 zł, to już tak maksymalnie, jak gdzieś tam widzi on przestrzeń, że sklep mu za to zapłaci. Ale generalnie jakby to się skupia na 10 zł, 15, ale on sprzedaje tego dużo, tak? Czyli że na przykład, nie wiem, na eksport gdzieś to on tam dalej, że tak powiem, sprzedaje i słuchajcie, no to wtedy jest mniejsza marża. Jak na przykład coś bardzo dużo idzie i jest mały ten poziom marży cenowej, no to 5 zł dokłada, ale na przykład on, nie wiem, od nas kupuje tego 1000 sztuk i przerzuci sobie na przykład i zarobi 5000 tak po prostu szybko na przykład, nie? Także też zależy, ile kosztuje ten produkt, jakby to jest weryfikacja od tego, ile kosztuje u producenta, a ile kosztuje w sklepach, sklepy po ile kupują, bo sklep, no też nie ukrywajmy, ma większą marżę, ale mniej sprzedaje. Także no jakby to decyzja by zależała od was, w jakim kierunku pójdziecie. My na przykład jesteśmy bardziej zoptymalizowani pod hurt i nam to odpowiada. Natomiast no detal też jest spoko, natomiast inny sposób pracy, nie, jest. Od czego zacząć marketing? Tak kompletnie od początku, na początek. Słuchajcie, taka metoda za 0 zł, nie? To jest tak, że zakładacie Instagram, wrzucacie na przykład na początek parę zdjęć swoich produktów, bierzecie jedno zdjęcie i tniecie w siatkę. Na przykład tniecie w siatkę, tam Instagramie jest chyba raz, dwa, trzy, trzy. No to na przykład 3x3 tniecie to zdjęcie, wypełniacie ten profil jakby takim pociętym gridem, to się nazywa aplikacja grid, coś tam. Wypełniacie ten profil, żeby on tak fajnie, w miarę atrakcyjnie wyglądał, szybciej jakby, że tam coś się dzieje, nie? Jakoś, jakieś kreatywnie. Wrzucacie fotki waszych modeli, bardziej na modelce gdzieś tam, aby to pokazać. I metoda za 0 zł, bierzecie, wchodzicie na marki konkurencyjne i lajkujecie po prostu w określonych limitach, granicach, po prostu innych followersów, innych marek odzieżowych. Zaczepiacie, zwracacie uwagę i jak będziecie tak robić tydzień, dwa, trzy, to pierwsi zaczną być followersi. Pierwsi followersi, potem możecie na przykład na Instagramie wrzucić reklamę, pierwsze zrobić płatną jakąś Insta Stories typu budżetem na przykład, nie wiem, 10 zł dziennie, żeby to było tak 300 zł miesięcznie i powolutku potem zwiększacie ten poziom, nie? Czy na Insta działają tylko hashtagi? Czy jak dotrzeć? W tej chwili na Insta działają najlepiej rolki, bo to jest najłatwiej dotrzeć i tam robisz hashtagi dobre. No bo jakby zobaczcie, teraz wszyscy scrollują te rolki, nie? Oglądają te TikToki jak serial. Oglądają, nie? I generalnie to teraz najszybciej i najtaniej, bo film wam może wybić, że 20 tysięcy osób zobaczy. Także to teraz zdecydowanie. Hashtagi spoko i ważne, żeby hashtagów nie powtarzać cały czas tych samych, nie? Bo dostaniecie shadowbana i potem jakby będziecie publikować, a nikt nie będzie widział tych waszych postów. Będą po prostu jakby wrzucacie post, wrzucacie Instagram, Insta Stories i to Insta Stories na przykład domyślnie się, nie wiem, wyświetla, nie wiem, tysiącu osobom, 1200 osobom, a nagle spada do, nie wiem, tam 100. To jest tak shadowban, to się nazywa wtedy, nie? No dobra, to słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Jak nie, no to będziemy powoli kończyć i zachęcam gorąco do zakupu. Tutaj macie jeszcze raz link i możecie sobie tam wejść i po prostu zarezerwować miejsce.
Później dopiero to po wakacjach będzie możliwość zapisów. Na platformie jest arkusz wyceny wyrobu, jest lista kontaktów, jest 10 modułów, teraz 4 będą dogrywane, ale to będą niedługo, teraz na przestrzeni będzie już teraz komplet. I później jak już będzie wszystko, to na pewno cena będzie wyższa, na pewno i po prostu no zastanowię się, jak to sprzedawać, jak docierać do nowych studentów i jaki program do rolek polecasz. Słuchaj, no wiesz co, tam po prostu moja żona to na przykład robiła na TikToku i tam edytorem TikTokowym robiła i wrzucała sobie tu i tu. Więc generalnie jakby nie szukałbym programów, tylko po prostu robić te rolki, nie? Robić te rolki, wrzucać cały czas, aż tam po prostu załapie, nie? No dobra, to słuchajcie. Zachęcam do dołączenia do Szkoły Marki Odzieżowej. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, pytania i jakby będę wdzięczny, jeżeli będę mógł odpowiedzieć na jakieś pytania, które, nie wiem, blokuje cię przed jakby wejściem do programu, to śmiało pisz na mojego maila. Zapewne tam masz zaproszenie i masz mojego maila z listy mailowej. Także generalnie jeszcze raz ostatni zapytam, czy macie jakieś pytania. Jak nie masz żadnych pytań, to będziemy kończyć. Także jeszcze napiszcie, czy już macie jeszcze jakieś pytania, czy już kończymy. Dajcie znać. Bardzo dobrze wytłumaczone. Iwona napisała. No dobra, to słuchajcie. Kończymy. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to po prostu piszcie maila. Webinar wrzucę do listy mailowej. Także zapraszam do zakupów, do dołączenia. I wspólnie razem w programie zrobimy twoją markę odzieżową. Ja ci w tym procesie cały czas pomogę. Także gorąco cię zachęcam. I jeżeli już nie ma pytań, no to ja wam bardzo dzisiaj dziękuję za to, że przyszliście, że byliście. Bardzo dziękuję za wasz poświęcony czas. Dziękuję Milena, także bardzo ci dziękuję. Dzięki Iwona, dzięki Sławek. Dzięki Kinga, dziękuję wam wszystkim. Także dziękuję i życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, hej. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.